Kosiarki, koparki, sztachety, rośliny i coś na ząb. Wszystko to, co produkuje się w powiecie zduńskowolskim, można było obejrzeć na 12. Regionalnej Wystawie Rolno-Przemysłowej w Zduńskiej Woli. Pan Jan Sarzyński jest emerytowanym nauczycielem. Na wystawie pojawił się z tekturową walizą. Postanowił pokazać mieszkańcom Zduńskiej Woli swoje anioły, kwiaty i stołki z drewna. Drewno jest moim hobby i ja całe życie poświęcam dla drewna. Dla Haliny Jonczyk wystawa to okazja do pochwalenia się połączeniem zmysłu praktycznego i artystycznego. Pani Halina z materiałów wyszukiwanych w second handach tworzy piękne i oryginalne torby. Czasem coś wychodzi przypadkiem. Właśnie tu opowiadałam, jak ta torba powstała. Zaczęłam robić taki okrągły chodnik, jak ten. Ale zaczęło mi się trochę marszczyć, bo to nie, ja nie liczę oczek, ja nie robię niczego. I wyszła z tego taka oryginalna torba. Niektórym zwiedzającym zwyczajnie odebrało mowę. Powiedz mi, a ty tutaj widziałaś coś ciekawego? No powiedz, co? Inni mieli jasno sprecyzowane oczekiwania wobec wystawców. Zwierzęta muszą być, bo po co inaczej dzieci miałyby przychodzić na wystawę? Michał, powiedz mi, co ty tu właściwie robisz? No właśnie świnkę morską. Panowie w zależności od wieku interesowali się dużymi lub trochę mniejszymi maszynami. Nie każdy potrzebuje koparki, niektórym wystarczy rower. Obejrzeć jednak nie zaszkodzi. Jest po prostu możliwość obejrzenia tego, co jest w regionie produkowane. No, fajna sprawa. A oglądać naprawdę było co? Od maszyn, przez drewno i kamień, miód, zioła, pachnące chleby, po najróżniejsze rośliny. Ponad 100 wystawców zaprezentowało swoje najlepsze produkty. Na przykład rajstopy i skarpetki, z których Zduńska Wola od lat słynie. To mobilizacja lokalnego rynku, mobilizacja przedsiębiorców, sfery usług, mobilizacja mieszkańców, żeby zauważali to, co się wokół nich dzieje. Nawet jeśli nie wprost, przez 12 lat regionalna wystawa rolno-przemysłowa naprawdę zaczęła wpływać na lokalny rynek. Ale poprzez wymianę korporacje nasi handlowcy mają często wyroby właśnie z różnych regionów kraju, które są sprzedawane na skutek kontaktów właśnie po wystawie w Zduńskiej Woli. Poza tym zawsze można przekąsić coś pysznego i po prostu pospacerować.